Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na Informacje Dnia. To największy dar, jaki możemy ofiarować zmarłym – modlitwa. Wokół niej koncentrują się wierni w dniu zadusznym, dniu, w którym wspominamy wszystkich wciąż oczekujących na niebo. W ich intencji wierni mogą ofiarować odpust zupełny. Pomoc tym, którzy potrzebują modlitwy. Mowa o dniu zadusznym. Kościół wspomina dziś wszystkich cierpiących w czyśćcu. W tym dniu idziemy przede wszystkim na cmentarz w takim duchu, że chcemy pomodlić się za zmarłych, którzy potrzebują naszej modlitwy. Na cmentarz, bo jego nawiedzenie jest jednym z warunków uzyskania odpustu. Możemy przez modlitwę i ofiary zyskiwać odpusty dla naszych zmarłych. Odpusty to jest modlitwa za zmarłych, którzy odeszli już do wieczności. Odpusty dla zmarłych można uzyskać każdego dnia, przez cały okres oktawy uroczystości wszystkich świętych. Ofiarujemy je właśnie za dusze w czyśćcu cierpiące, by im pomóc, bo przecież sami możemy się kiedyś w takiej sytuacji znaleźć. Odpusty to jest nawiedzenie grobów, nawiedzenie cmentarza, modlitwa za zmarłych, stan łaski uświęcającej, komunia święta, jaką w ich intencji przyjmujemy. To jest wielka tajemnica świętych obcowania. Modlitwa za zmarłych to nie tylko odpust ofiarowany w ich intencji, ale także wypominki. Jak tłumaczy ksiądz Paweł Kubani z parafii Świętego Krzyża w Krakowie, to tradycja typowo polska. Już w sąsiedniej Słowacji na przykład coś takiego w ogóle nie istnieje. Nie ma wypominek. Jest to forma modlitwy, która polega na wyczytaniu imion, nazwisk drogich nam zmarłych i modlitwie za nich. A do ważnych dla wszystkich imion i nazwisk należą ci, którzy przed laty walczyli o wolną Polskę. Wczoraj to właśnie ich wspominali uczestnicy zaduszek partyzanckich, które każdego roku odbywają się na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku. Środowiska patriotyczne, środowiska kombatantów spotykają się tu, żeby oddać cześć tym, którzy, mówiąc górnolotnie, ginęli za wolną Polskę, ale też mówiąc bardzo prawdziwie, którzy często do dzisiaj nie mają grobów. Bo grobów przez lata nie mieli tutaj wielcy bohaterowie. Mowa o Ince i Zagończyku. Przed rokiem na ich pogrzebie była także mała Nina. Chciałam zobaczyć, dlatego że lubię jej piosenki. Tata mi często o niej opowiada. Opowiada, by przetrwała pamięć o tych, którzy zachowali się jak trzeba. Tu jest też nasza ciocia, która walczyła w Armii Krajowej. Też byliśmy u niej zapalić właśnie znicz i pomodlić się za jej duszę. Wspólna modlitwa to także świadectwo, by pamięć o bohaterach przetrwała także przez kolejne pokolenia. Z częścią spotykamy się już od jakiegoś czasu, a widzimy też nowe osoby, młodzież, która łączy święto religijne, tradycję religijną z takim patriotycznym poczuciem spełnienia swojego obowiązku. A realizacja tego obowiązku nie może zatrzymać się tylko na zapalonym zniczu. To także podjęcie tego przesłania, które swoim życiem nakreślili Inka czy Zagończyk. Osoby zasłużone w okresie PRL mogą stracić ordery i odznaczenia. W kancelarii prezydenta trwają obecnie prace dotyczące niegodnego nadawania medali. O sprawie informuje nasz dziennik. Ordery oraz odznaczenia nadane w PRL mogą zostać odebrane, informuje nasz dziennik. Ze wstępnych ustaleń gazety wynika, że w kancelarii prezydenta trwają obecnie prace analityczne dotyczące nadań orderów Virtuti Militari przez władze Polski Ludowej. Jednak w tym okresie było wiele osób, które na takie odznaczenie zasługiwało, na przykład ojciec Maksymilian Maria Kolbe. Dlatego też odebranie orderów nie dotyczyłoby każdego, chodzi wyłącznie o ich niegodne nadanie. Weryfikacja może okazać się skomplikowana, dlatego będzie wymagała szczegółowej analizy prawnej oraz historycznej. Niewykluczone, że w tej sprawie konieczna będzie specjalna ustawa. W Kraśniku w województwie lubelskim została podpisana umowa na realizację 3 odcinków drogi ekspresowej S19. To fragment trasy Via Carpatia przebiegającej przez ten rejon Polski. Łączna długość drogi S19 wyniesie 33 km. Będzie ona prowadziła z Kraśnika w kierunku Janowa Lubelskiego. Przy podpisaniu umowy obecny był minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Via Carpatia to szlak międzynarodowy przebiegający z Kłajpedy i Kowna na Litwie do rumuńskiego portu w Konstancy i greckich Salonik. Jej trasa będzie przebiegała w sumie przez 7 państw wschodniej Europy. Olbrzymie zainteresowanie tą trasą, tą drogą życia daje nadzieję, że w przeciągu 7, góra 8 lat będzie ona zrealizowana w większości państw wschodniej części
Unii Europejskiej. Via Carpatia będzie przebiegała przez Litwę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Grecję, a także Polskę. W naszym kraju długość drogi wyniesie niecałe 700 km i przebiegać będzie między Białymstokiem, Lublinem i Rzeszowem. Ta droga jest oczekiwana nie tylko przez mieszkańców Kraśnika, nie tylko przez mieszkańców Lubelszczyzny, nie tylko przez mieszkańców Podlasia czy Podkarpacia. Ta droga to droga życia dla, jak już powiedziałem wcześniej, kolejnych państw, przez które mam nadzieję będzie ona przebiegała, będzie zrealizowana. Via Carpatia w Lubelskiem ma liczyć około 200 km. Dotąd zrealizowano 35 km trasy ekspresowej, z czego około 15 km to odcinki jednojezdniowe, które będą rozbudowane. To jest ogromnie ważna droga, bo ona otwiera Lubelszczyznę na południe i ona komunikuje Lubelszczyznę z województwem podkarpackim. Tej komunikacji nam brakowało. Lokalizacja trasy ma olbrzymie znaczenie z punktu widzenia transportowego i gospodarczego dla wschodnich terenów naszego kraju, gdyż region ten przez bardzo długi czas był zaniedbywany przez rząd PO-PSL. Cieszymy się, że to jest inwestycja, że ktoś w końcu zauważył Polskę Wschodnią, zauważył takie miasta powiatowe jak Kraśnik, mniejsze miejscowości, że mamy szansę rozwijać się jak każde inne miasta. Łączny koszt budowy trasy Via Carpatia na terenie województwa lubelskiego wraz z wykupem gruntów szacowany jest na 6 400 milionów złotych. Budowa drogi ekspresowej S19 Kraśnik Lasy Janowskie zostanie zakończona w 2021 roku. Na portalu Citizen Go trwa akcja zbierania podpisów pod petycją w obronie krzyża na pomniku świętego Jana Pawła II we francuskiej miejscowości Plouermel. Do tej pory zebrano ponad 32 tysiące podpisów. Petycja skierowana jest do przedstawicieli najważniejszych grup politycznych Parlamentu Europejskiego. W petycji adresowanej do liderów grup politycznych Parlamentu Europejskiego, którą możemy znaleźć na portalu Citizen Go, polscy internauci sprzeciwiają się usuwaniu krzyża z przestrzeni publicznej oraz przypominają o chrześcijańskich korzeniach Europy. Pragnę przypomnieć, że krzyż przypomina o chrześcijańskich korzeniach Europy. Każda próba cenzurowania przestrzeni publicznej poprzez eliminowanie tak ważnego dla Europy symbolu jest wyrazem odcinania się od korzeni, które ją zbudowały. Sprawa usunięcia krzyża z pomnika świętego Jana Pawła II we francuskim mieście Plouermel w Bretanii wywołała oburzenie w wielu krajach, w tym przede wszystkim w Polsce. W całej sprawie interweniowała premier Beata Szydło. Szefowa rządu chce przeniesienia pomnika do Polski. Gotowość do przyjęcia pomnika deklarują radni powiatu sochaczewskiego oraz górale. Jednocześnie w mediach społecznościowych prowadzona jest akcja Pokaż swój krzyż. Internauci wklejają zdjęcia krzyży, które oznaczają hashtagami Mój krzyż. We Francji ruszyła zbiórka podpisów w obronie krzyża. Petycję adresowaną do mera miasteczka i francuskiej Rady Stanu można znaleźć na internetowej platformie avas.com. 25 października francuska Rada Stanu podjęła decyzję o usunięciu krzyża z pomnika świętego Jana Pawła II. Jej zdaniem, powołując się na ustawę o rozdziale kościoła od państwa, która obowiązuje we Francji od 1905 roku, chrześcijański symbol narusza laickość państwa. Władze w Plouermel mają 6 miesięcy na zastosowanie się do werdyktu Trybunału Stanu. Rosyjskie wiadomości za pomocą Facebooka dotarły do 126 milionów Amerykanów, a moskiewskie trolle opublikowały 131 tysięcy tweetów. Poinformował o tym dziennik New York Times. Analizy te będą podstawą dyskusji nad rosyjskimi metodami dezinformacji podczas planowanych w tym tygodniu posiedzeń Komisji Amerykańskiego Kongresu, w tym także posiedzenia Senackiej Specjalnej Komisji Wywiadu. Mamy do czynienia z wielopoziomową manipulacją opinią społeczną w Stanach Zjednoczonych, ponieważ główne media ze wschodniego wybrzeża, czyli z miast Nowy Jork, Waszyngton, Boston, są nieprawdomówne, a ich komentarz jest ściśle ukierunkowany, zauważa politolog Grzegorz Piątkowski. Rosja poza Stanami Zjednoczonymi i Izraelem ma rzeczywiście najsprawniej działające służby, które zajmują się manipulacją medialną w mediach społecznościowych. Ostatnio Władimir Putin powiedział całkowicie jasno, że następna wojna i następne konflikty będą się rozgrywały właśnie
na arenie cyfrowej. Znana z propagowania w internecie stanowiska zgodnego z oficjalną linią Kremla organizacja Internet Research Agency poprzez konta fikcyjnych osób zakupiła na Facebooku w okresie amerykańskiej kampanii przed wyborami prezydenckimi 5200 reklam politycznych za ogółem prawie 150 tysięcy dolarów. To, co obecnie obserwujemy w Stanach Zjednoczonych, to próba zablokowania rosyjskiej działalności informacyjnej to jedna z odsłon wojny informacyjnej, którą Rosja prowadzi na wielu frontach, w wielu miejscach. Wyjaśnia politolog dr Justyna Arendarska z Uniwersytetu Wrocławskiego. Kongres amerykański zmierza do ujawnienia tego rodzaju przypadków oraz zminimalizowania negatywnych działań kogokolwiek w cyberprzestrzeni. Być może są to jakieś elementy gry wywiadów, które próbują ustawiać politykę, zaznacza Jerzy Kowalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Jest to bardzo źle, że wokół tak ważnych osób jak prezydent Trump pojawiły się osoby, które można podejrzewać o współpracę z Rosjanami, ale oczywiście to nie oznacza, że sam prezydent jest uwikłany. Podejmowanie prób dezinformacji amerykańskiego społeczeństwa jest bez wątpienia dla rosyjskich służb priorytetem. Otwarte pozostaje pytanie, jak ten fakt będzie rozgrywany przez demokratów w walce z republikanami. To były informacje dnia, więcej o 10:00 z Panem Bogiem.